Widzowie, właśnie przyjechałem karetką do szpitala, bo coś mi się stało. Zobaczcie, jak jestem ubrany. Wstydzę wam się to powiedzieć, troszeczkę się boję, ale gdy teraz kliniecie łapeczkę w górę, to wam to powiem, nie? Bo jak to zobaczycie, to będziecie w szoku, co mi się stało. Kliknijcie raz łapeczkę w górę, ja wam się pokażę. Dawajcie wszyscy razem, pokażcie łapeczkę, a ja pokazuję siebie tam z przodu, bo z tyłu ja z przodu wyglądam inaczej. Klikamy teraz, 3, 2, łapeczka w górę, teraz i uwaga i patrzcie! Jestem w ciąży. Tak, serio. Jestem w ciąży! No, mam dziciusia w środku! I niestety przyjechałem do szpitala. Oni tutaj muszą mi pomóc. Co będzie dalej ze mną? Czy ja urodzę? Nie wiadomo, to będzie śmiesznie, oglądajcie do samego końca. Wchodzę do szpitala z ogromnym brzuchem. Dzień dobry. O, dzień dobry, ja tu czekałam na pana, jak się pan czuje? Przyjechał pan karetką, proszę siadać. O, jaka ładna pielęgniarka, wow. Pielęgniarka już na mnie tutaj czekała. A co ci oni tutaj robią? Gaszą? Ej, co jest zgrane? Oni gaszą płomień, tu się pali. Ale dobra, pani odjeżdżamy. Sobie nie siada. Gdzie mam teraz siada. Się kierować? Idę do recepcji. Halo, doktor Amera. Tutaj ja jestem pana pielęgniarką. Aha, to pani jest moją pielęgniarką tak, prywatną. Tak, ja już zostałam tutaj do pana przypisana. Aha, i prywatna. Proszę tutaj siadać. Wow, jaka pani jest piękna, muszę zaakceptować. Okej. Okay. No to jadę, widzowie. No, Jedziemy teraz tutaj życie. Na salę. Zobaczy, co tutaj się dzieje. Jedziemy z panem. Jedziemy na salę. Dobra, proszę wysiadać tutaj na prawo. Brzuch mnie boli, gdzie mnie pani tu wiezie? O nie, badamy. Serio? Nie, tak. Muszę tu się położyć. O nie. Najpierw musimy pobrać jeszcze krew. Co teraz muszę robić? No siedzę. O nie, tutaj siedzę. Jakaś pani lekarka przyszła, no, ja tutaj badam inna. Krew. Ja włączę to, albo nie, zapalę sobie, mogę sterować. O, widzę. Tutaj przyszła jeszcze pani lekarka, tutaj jakiś poważniejszy problem jest. No, ej, czemu pani trzyma strzykawkę po lewej? No bo ja muszę tutaj zbadać krew. Ja muszę teraz leżeć, się pan patrzcie. Nie rusza, leży zaraz właśnie. Muszę chwilę ukuć, dobra? O nie. Widzowie, okay. Pamiętajcie o subskrypcji, cokolwiek by mi się nie stało, to subskrybujcie tam na dole, czerwony przycisk, kliknijcie. To jest ten moment, jeszcze muszę sobie tu pomóc skalpelem. Nie, to proszę, ja sobie tu uciekam. Dobra, nogi. Już po. Poczekaj, zapomniałam o procedurze, jeszcze trzeba ten termometr zbadać. Ja leżę. Czemu pan co ty leży? Się dzieje, jak ja chodzę? Halo, co jest? Doktorze, co się tutaj dzieje? Ja muszę zmierzyć mu pana gorączkę. Mój brzuch oszalał. Muszę zmierzyć mu gorączkę. Spokojnie. Okay. Pani mi mierzy gorączkę, dobra, no, czekamy. No nie ruszaj się. No nie ruszam się, nie ruszam się. 96 stopni? Co? Ile? Nie, to jest niemożliwe, nierealne, ten szpital jest zepsuty. Chyba miało być na odwrót, 69. Ten szpital zepsuty jest, nie, zostawcie mnie. Wow, temu coś się stało w nogę. No on ma farta, bo mu się stało w nogę, a mi w brzuch. O nie, on idzie, on potrzebuje, widzisz, masz pacjenta. Ja muszę panu chyba tutaj zrobić RKO. Ej, co ty robisz mi tutaj? To już co ty mi robisz bo tutaj? Pan jakoś leży. Dobra, uciekam stąd szybko. Proszę nie uciekać. Chcę już normalnie, ej, jak stanąć tutaj? Chcę wstanąć. Nie, no serio, proszę pana, jak czemu wstanąć? Pan leży? Jak proszę tu stanąć, wstać. Tam. Nie, tego pana trzeba na salę operacyjną, bo to się już chyba dzieje. No proszę jak tu tutaj. Wstanąć, no? Weźcie mnie. Weź mnie na łóżko mnie weź, dobra? Mogę wskoczyć no, na łóżko? Możesz. Czekaj, próbujemy. Wyrzucałam tobie. No, o, ej, jaka dziewczyna się położyła, wypadł z tego łóżka. Nie, tego nie. To proszę moje ten. Łóżko, do dawaj widzenia. Mi łóżko. Jakaś dziewczyna weszła, to moje łóżko. No dobra. Dawaj, akceptuj. O, leżę, okej. Okay. Dobra, jedziemy teraz z panem na badania sali. Na salę operacyjną. Gdzie tu jest sala operacyjna? Jestem ciekawy, kiedy ja urodzę i o, tutaj co ja urodzę. W maseczce? Co tutaj jest? Gdzie a nie, to co, nie do tu. Prysznica, do prysznica, o! Nie tutaj. Idę do prysznica, ja wykąpać się. Bo tutaj tyle... O, ciapu, ciapu, tutaj ciapu. Muszę się wykąpać, nie? Tutaj. Elegancko. La, 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 mydełko, fasia, bada, siabada, ty i ja. W kibelku jestem, kąpię się. Kąpię się, o, i se piję, patrz. No, co jest do szyi mi to nalewa? Pacjenta. Ej, mam buźkę, mam nawet tego miśka, patrz, jaki słodziak. Ale pan jest w męskiej, tak? O, tabletki teraz muszę przyjąć, wow. Ej, co to jest w ogóle? Ej, to jest test, patrzcie, po prawej mam test. Ciożo. Ja czekam przed wejściem. Dobra, na pana, ej, nie będę przeszkadzać. Ej, chwyć znak podłogowy, mogę chwycić? Wow, mam znak podłogowy, ej, to było myte. Ej, słyszę jakieś dzieci, słyszysz jakieś dzieci w tle? O, przyjechała pielęgniarka. Ej, słyszałem jakieś dzieci w tle. Ej, co jest? Tutaj one są blisko. Ile mamy tu różnych oddziałów? Wow. Tu się robi rentgen?
O, Patrycja? Powinniśmy tutaj pana zbadać w tym momencie. Prześwietlisz mnie? Weź mi prześwietl, dawaj. No, wow, trzeba by było pana tutaj... Prześwietl mnie teraz, dawaj, dawaj. Ktoś tutaj z panu chcę zobaczyć sprawdzić. Dzidziusia, tak, ej, zrób mi zdjęcie i będę widział, jakiego mam dzidziusia. Tak, super zdjęcie? Pomysł. No. O, nie zdjęcie? Nie wiem, zdjęcie brzucha wielkiego. No, no, o, co no, się już moment, stało? Moment, zanikłem. Moment. O, zdjęcie się robi, prześwietla mnie. Ej, ja nic nie widzę mam w brzuchu. Mam zdjęcie, chodź pan tutaj usiąść obok mnie. A ja mnie nic nie widzę. Pokażę na moim tablecie. Pokaż. Tu. Wow, co tam, ale dzidziusia nie widzę, to tylko żebra są. Dzidziusz już chce wyjść prawie. A on chce wyjść, dobra. Znaczy on czy ona, to nie wiemy. Dobra, jest prześwietlenie, widzowie, wszystko zrobione. Wszystko się dowie. Godzina 7:55, czas już leci, a ja zaraz będę rodził. No, dokładnie. Ja nie wierzę, że wyszedłem. Co tutaj mamy? A tu co to jest, sala operacyjna, czy co to jest? Pan wymaga specjalnej opieki, nie może pan sobie sam chodzić. O nie, ona też się ciąży. Wow, gratulacje, ma pani piękne, piękny brzuch ma pani. Ojej, tu same ciężarne leżą. Ja uciekam do innego pomieszczenia szybko. Patrycja, gdzieś tu? Ja tutaj mam przygotowane nie, dla pana miejsce. Jestem zamknięty, zapraszam. Nie mogę stąd uciec. Gdzie pan jak jest? O, co to jest, noś mundur? 300 robuxów to kosztuje, nie kupuję, na pewno. On uciekł. 300 robuxów, tu normalnie. Jestem, siedzę sobie teraz. Ja w brzuchu, nie widzę. Do recepcji proszę przyjść. Dobra, dobra, wracam z powrotem. O, mam maskę. Mogę... Maskę sobie założyłem, patrz, jak ja wyglądam teraz. Wow, to jest higiena, dobra. Jestem w maseczce, gdzie pani pielęgniarka jest, bo panią ja nie pana widzę. Ja pana szukam. Gdzie no pan? Jestem na holu tutaj, tutaj chodzę na holu. Gdzie no pani jest? No jestem na holu, pana o, tutaj nie ma. Przerwa pracownicza, co to jest? To jest dla pracowników. Wow, a jestem tam pan poszedł. Jestem. Tu jest doktor szedł, patrzcie. Doktor poszedł do biura. Dzień dobry, ja chciałbym... Ej, halo, doktor se poszedł, w nosie miał mnie. Ja z ciążą tu wszedłem. Ja mam tutaj dla pana na biurku pokój. Na biurku mu skaczę. Patrz, jestem na panelu dyrektora. Wow, dyrektor szpitala 800 robuxów. Co tutaj? Ej, mogę być dyrektorem za robuxy. No ale troszeczkę drogie to jest, więc ja tego nie kupuję. Mamy motylki, mamy telefon, mamy drukarkę. O-o. Wow, ale to jest fajnie wygląda. No i tu jest Medikill Clone. Wow, a czemu jest taka jakaś zła? Ej, dziwna ma tutaj. Pani pielęgniarko, gdzie pani jest, no? Chodzę ja jestem tutaj w pomieszczeniu sobie. Użytkowym, szukam pana. O, jestem w WC teraz. Wychodzę, no jestem tutaj, robię sobie żarcie. O, strój se, fartuch se ubrałem pielęgniarki. No, jak ja nareszcie, znalazłam pana, no. O, dzień dobry. Zapraszam za mną, zapraszam o, gdzie pani mną? Była tyle na czasu? Na salę, na salę. Ja tu sobie zrobię do jedzenia, dadę sobie zrobić coś, halo. To jest ale... w ogóle, o, spinam się po tym, nie, nie ma żarcia. Szpital bida. Zapewnia posiłki. Myję ręce, o, ciapu, 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 myję se ręce. O, umyłem se, bo jestem higieniczny. Dobra. Jak się pan czuje, wszystko dobrze? Wszystko dobrze, ciekawe kiedy urodzę. Może proszę już pójdźmy sprawdzić to, no. Idę już za panią. Zobaczymy, widzowie, to tutaj jest ten moment. Tutaj jest pana sala, trzeba się tutaj położyć. A czekaj, a tutaj widzę coś innego. Co to jest za pomieszczenie? Awaryjne lub. Co to jest awaryjne? O nie, tu ktoś siedzi. A tu jest jakaś winda i znalazłem windę. Użyj windy. Gdzie? Mogę na drugie piętro pojechać. Lol, jedziemy na drugie piętro. Nie wiedziałem, że nie, jest. Patrzcie, no. Jestem na drugim piętrze. Chodź, ja muszę za panem gonić wow, normalnie. Co tutaj jest? Tu się tutaj jakieś operacje sala robi? Sala operacyjna. Sala operacyjna? Mogę tu się tak położyć? Położyłem no już się. Pan niedługo będzie mógł się tutaj położyć. Wow, niedługo będzie moja operacja. Ciekawe, kogo ja urodzę. O, doktor przyszedł. Wow, ja jestem panią pielęgniarką, więc będę towarzyszyć przy okay, tej operacji. Okej, dobrze, dobrze. Jeszcze na razie, oj, ta coś sięga. What happened? Co się stało? Ona się pyta, zapytała, co się no stało. Napisz jej, że jestem w ciąży, że... No napisz jej, no. I am pregnancy, no. No potrzebuję, no pomocy, halo, ona w szoku. Ej, wzięła strzykawkę jakąś, ona dobrze robi? Ej, co ona mi robi? Co ona mi robi? O, napisała Patrycja? Mi. Napisała, o, pregnant. Ona napisała, napisała Emilie, że jestem w ciąży, pomóż dobra, mi. Dobra, proszę się przygotować. Cześć, napisz będziemy jej też teraz. Ej, napisz jej to. Help me. Okej, napisałem jej. Help me. Pomóż mi. Ej, piszemy z jakąś pielęgniarką, Emilii może mnie operuje. Cześć, coś napisała. Ja jestem pielęgniarką, to jest lekarka. A, lekarka to jest okej. Okay. No. No to weź teraz, coś napisała. I win can't push, co? Ona będzie push, czy co to znaczy? Co napisała? Ona chce wyciągnąć dziecko. Aha, że dziecko, okej, okay, będzie ciągnąć. Zobacz, ciągnij. Będzie cięła. Ciągnij, wow, wow, co ona mi robi? Ej, czekaj, co ona mi odbiera? Co ona mi robi? Ej, dobra, jeden, dwa, będzie ciągnąć. Ona odlicza! Odlicza! Musisz jakoś to wyciągnąć mi to, nie? Z brzucha! No, no, już, Patrycja, już. Ej, nic nie widzę, co jest powoli, gane! Powoli, powoli, ej, widzę twoją głowę! Jest! Coś, udało się! Co się stało? Jest!
dziecko! Co jest grane? Co się stało? Mam co? Dziecko! Możesz wow! zobaczyć! To mój dzidziuś? Jest Bobas! Bobos Majslą. To jest mój dzidziuś? Serio? Tak, to jest twój dzidziuś! A co się stało ze mną? Uwaga, patrzę! Jestem bez brzucha! Wreszcie normalny! Woo! Tak jest, widzowie! Jestem normalny, nie mam brzucha, zniknął mi! Woohoo! Cieszymy się, patrzcie, jestem bez brzucha! Wszystko dobrze! A to jest mój dzidziuś? Serio? To jest twój dzidziuś! Pokaż mi tego dzidziusia! Wow, jak on wygląda, jaki słodziak! Budzi, budzi, budzi! Daj mi tego budzi, budzi! Ej, dobra, on chyba może na mnie nie chce. Okej, to pani gdzie się teraz zajmie? Gdzie ja się muszę nim zająć, zbadać go, czy wszystko dobrze. Okej, dobrze, no to wychodzimy. Wychodzę z nim. Wreszcie bez brzucha, jaka ulga. O, dobra. Tutaj u doktora możemy sobie normalnie badanie. Chodzić, na szczęście. Dobra, wchodzę waga sobie tutaj do jakiegoś... odpowiednia, wymiary też. Wymiary odpowiednie, gdzie tak, poszłaś wszystko dzisiaj? Wszystko dobrze, 10 tutaj? Na 10. A tu się dziecko mierzyło, chyba, tak? Nie wiem. Tak, dokładnie to było tutaj, 10 siedzę. Na 10. A tu jest dentysta jakiś chyba, tu jest dentysta. Ale zęby też sprawdziłam, wszystko a, dobrze. A, zęby sprawdziłaś, jakiś słodziak, łodzia, badzia. Ej, tu możemy wejść i to sobie prześwietlić szczękę, wow. Ale super, tu wszystko jest w szpitalu, dentysta, jak operacje. Jak chce pan nazwać dziecko? Budi, budi. Budi, budi? Budi, to jest, proszę poczekać, bo mogę wpisać. To jest imię dla dziecka, budi, budi. Wow, jestem w jakimś nowym kiblu, ty nowa łazienka. Mogę wejść na kibel, łocio, mocio. No nieźle, jak to jest... mogę zamykać i otwierać, patrzcie. Lol, to wszystko działa, jak to jest kozacko zrobione. Mogę teraz myć ręce. Proszę tu dziecko, ej, nazywa a gdzie się jest budi, budi. Niech pani mi da dzidziusia. Proszę mi dać, proszę mi dać go. Proszę, to okej, okay, dobrze, mam. I uwaga. Dziecko. Jest, mam. Uuu, patrzcie. Jaki wow. słodziak. Jaki dzidziuś. Pasuje panu. No, nie wiem. Co teraz? Ja muszę teraz zbadać dzidziusia, bibusia. Jeszcze mleko trzeba byłoby mu może dać. Może dzidziusia, bibusia tutaj przyjdę z tym bibusiem. Może tutaj. Nie. Użyj światła o jakiegoś. Ej, gdzie moi teraz z tym bibusiem? Nie, położyłem się, nie, patrzcie. No to nie, tak nie. Ale jeszcze... słodziaki. Ze mnie, nie? Słodziak. Ej, ekran mi się rozmył. Co jest grane? Widzę bardzo słabo. Ej, oczy mi się rozmyły. Naprawdę? Widzę bardzo słabo. Ej, coś się stało z moim wzrokiem. Naprawdę wszystko pogorszy do... się panu wzrok? Dookoła wszystko widzę takie rozmyte. O, niedobrze, niedobrze. Trzeba tutaj coś zareagować. Może ej, dlaczego ja... wszystko dookoła widzowie widzę rozmyte? Ja muszę proszę. Jechać z powrotem. Ej, coś się dzieje, co się dzieje. Ej, jeszcze raz. Coś się dzieje. Teraz co teraz muszę zrobić? No proszę mnie wziąć na to. Ja wszystko no, dookoła widzę. Proszę no. Dookoła jedziemy, wszystko jedziemy widzę rozmyte. Do lekarza klonowy. Okej, okay, jedziemy, jakiś jedziemy, tu jest jedziemy. Dzisiaj. Wszystko rozmyte widzę. Na co sor. Jest grane? Wow, okej, okay, na sor, szybko coś mi się stało, ale proszę nie wiem co. Okej, okay, i do lekarza plamy? Tutaj. Ej, to nie są moje plamy. Ej, gdzie to tuż, jest? Gdzie tu iść? O, polepszyło się. Już jest lepiej, ale już jest lepiej. Ale pan jeszcze pana zbada. Okej. Okay. Tak na wszelki wypadek. O, pani będzie mnie teraz badała. Super, jak pani mnie bada ładnie. Wow. No, serduszko dobrze bije. Wszystko tak, chyba wszystko jest w porządku. Bije? To dobrze, pewnie okay. chwilowe takie było. Dobrze, dobrze. Pani mnie zadała. Może okay. pan wstać. Jestem z powrotem. Dobra, mogę iść sobie. Okej, okay, biegniemy, biegniemy. Proszę, tu dla pani pieniążki. Za to, że pani mnie tak ładnie uleczyła. Tutaj kasa, robuxy, bobuxy. Proszę, dla pani to wow, jest. Okej, okay, dajemy. Dziękuję. Tak rzucamy, wow. rzucamy. Kasu dużo, patrzcie ile rzucamy. Woo, nie trzeba jest. Było. Kasa, 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 nie, dla pani, patrz, ja jestem bogaty. Praca. No, proszę bardzo. Trzeba pielęgniarki, lekarzy tutaj, tutaj dawać jak najwięcej. A tutaj dla pana misiu i dla dzidziusia. O, dziękuję, proszę, rzucam dużo kasy. To dla pani, robuxy. Okej, okay, super. Pan się cofnie, zobaczy, mamy dzidziusia, serduszka. Mamy wszystko, teraz możemy stąd wyjść. Tylko pytanie, gdzie teraz stąd się wychodzi? Ej, jak on stąd wyjść? Czekaj, tutaj, o, nie mogę, o, przeskoczyłem, jest, nie mogę przeskoczyć, co jest? Jak stąd wyjść? Windą trzeba zjechać chyba, czy jak? Nie, jak stąd wyjść? Ej, czemu nie mogę przeskoczyć? Nie, windą mu trzeba. Uwaga, zjeżdżamy na windą na pierwsze piętro. Jest, oho, daliście radę. O nie, co się stało, help, coś... O nie, coś jej się stało, biedny, ale ja z dziedziusiem wychodzę. Widzowie, a wy możecie teraz wbić na kanał do Patrycji, bo uwaga, na kanale u Pati będzie jej ciąża ze mną. Patrycja będzie tym razem w ciąży. Jeśli chcecie zobaczyć, no to wbijajcie na jej kanał Pati X się nazywa. Ona też nagrywa filmiki z Robloxa, z Minecrafta. Link macie na dole, wbijajcie wszyscy teraz do Pati. Zostawcie jej subika. Za 3, wbijamy do Pati. Za 2, 1, klikajcie teraz!